Wykonuję rzeźby, żeby mieć je już za sobą. Jak najszybciej skończyć rzeźbę. Nie mogę znieść tej dziedziny, która zupełnie mi się wymyka. Musiałem wykonywać pracę rzeźbiarską, żeby się od niej uwolnić. Tak naprawdę nic z niej nie rozumiem. Obstaję przy tym. Dotąd były to nieudane próby, całkowite porażki. Może wcale nie jestem rzeźbiarzem. 50 lat po śmierci Alberta Giacomettiego prace tego szwajcarsko-włoskiego rzeźbiarza osiągały w domach aukcyjnych świata niesłychane ceny. La Grande Femme de Boue. 19 milionów dolarów. 35. Dla pani. 39,5. 40. 40,5. 50 milionów. 51. Dziękuję panu. Pozycja 29. Wspaniały, wysoki mężczyzna wskazujący palcem. Giacomettiego. Brąz, rok 1947. 115 milionów. 120. 125. 126 milionów. Sprzedane za 126 milionów. Gdy Giacometti stawał się najbardziej cenionym rzeźbiarzem świata, w Badeni-Wirtembergi odkryto niebywałą kolekcję falsyfikatów jego rzeźb. Ich liczba biła rekord w historii fałszerstw dzieł sztuki. Komendant Ernst Schöller, który stał na czele brygady ekspertów z dziedziny sztuki, z satysfakcją zamknął najdłuższe i najbardziej złożone śledztwo w swojej karierze. Fałszerze Giacomettiego. Sprawa falsyfikatów dzieł Giacomettiego zaczęła się u progu XXI wieku w Niemczech od sprzedaży kilku wątpliwych rzeźb pod Stuttgartem. Później zaczęły się stopniowo rozprzestrzeniać po Europie za pośrednictwem indywidualnych kolekcjonerów i marszandów. Komisarzowi Schollerowi rozwikłanie tak niezwykłej i niepojętej historii zajęło prawie 10 lat. Najpierw trzeba to sobie wyobrazić jako układankę. Jedne rzeźby pojawiły się tu, a inne gdzie indziej. Informacje napływały zewsząd. Praca brygady specjalnej polegała na zestawieniu rozproszonych faktów, by stworzyć pełny obraz sytuacji. Za granicą, w Holandii, sprawą zainteresował się ekspert z kilku dziedzin, kolekcjoner i prywatny detektyw. Giacomettistworzył tylko 500 dzieł, a nagle na rynku zaczęły się pojawiać dziesiątki. Nie mogły być prawdziwe. Pewni eksperci myśleli, coś tu jest nie tak. Niektórzy kolekcjonerzy wycofali się z interesu. Stwierdzili, coś tu nie gra. Wiedziano, że coś się święci i sądzono, że gdzieś musi działać fałszerz. Stopniowo fałszywe dzieła Giacomettiego pojawiły się w muzeach. Kunsthalle w Mannheim na stulecie istnienia wystawiło 6 nieznanych prac rzeźbiarza. Wybuchł skandal, gdy wyszło na jaw, że wszystkie są podrobione. Później fałszerze się ośmielili. Zaoferowali znanej nowojorskiej galerii 50 prac za 300 tysięcy dolarów. Śmiesznie mało jak na wartość rzeźb tego artysty. W Niemczech wszystkie tropy, jakimi podążał komendant Schöller, prowadziły do Moguncji, kilka kilometrów od Stuttgartu.
Polecił policjantom obserwację sieci handlarzy dziełami sztuki i założenie podsłuchów w ich telefonach. Prędko wytypowali podejrzanych. Herberta Schultego, handlarza antykami, i jego wspólnika Lothara Zenkego, który przedstawiał się jako hrabia von Waldstein. On oszukiwał kolekcjonerów. Poza podróżami biznesowymi hrabia von Waldstein mieszkał w skromnym pokoju hotelowym w Moguncji. Niczego podobnego nie podejrzewaliśmy. Był sierpień i pracowałem tego dnia przy kontuarze recepcji. Przyszło dwóch mężczyzn i poprosiło o rozmowę z panem Lotharem Zenkem. Odpowiedziałem, że nikt taki tutaj nie mieszka. Policjanci dodali: von Waldstein. Wtedy wszystko się wyjaśniło. Mieli ze sobą nakaz rewizji. Przeszliśmy do głównego budynku hotelu. Hrabia mieszkał w pokoju 511. Nie wiedzieliśmy nic o jego życiu artystycznym czy interesach, jakie prowadził. Czasami widywaliśmy w jego pokoju obrazy, ramy i fotografie. Jaki był jego wygląd? Przeważnie jakby artystyczny. Wyobraźcie sobie bon vivanta w szykownym garniturze od Lagerfelda, ale przy uważnym spojrzeniu widać, że jest nieco wymięty. Nosił długie, potargane włosy, nieuczesane. Taki był. Miał wielkiego Mercedesa, ale czasem jeździł starymi samochodami z lat 20. i 30. Skąd je brał? Nie mam pojęcia. Czasem znikał na całe tygodnie. Później znów się pojawiał, ale pozostawał bardzo skryty, jeśli chodziło o jego osobę i działalność. Aresztowanie pana Zenkego odbyło się podczas sprzedaży rzeźb w hotelu przy lotnisku we Frankfurcie. Zatrzymaliśmy go na gorącym uczynku z Herbertem Schultem, gdy prezentowali rzeźby naszym śledczym w pokoju hotelowym. Kiedy tylko chcieli zobaczyć pieniądze, pokazaliśmy im je. Nasi ludzie otoczyli cały teren. Wiedzieliśmy też, że ktoś czeka na Zenkego w samochodzie z innymi rzeźbami w bagażniku. Oczywiście na miejscu byli wszyscy współsprawcy. Nie chcieli pozwolić, żeby ktoś inny niż oni odszedł z milionami w walizce. Ale wszyscy skończyli w kajdankach. Kilka dni po aresztowaniu handlarzy sztuką, prokurator w Stuttgarcie nakazał przeszukanie warsztatu pod Moguncją. Za metalowymi drzwiami do piwnicy komendant Schröder odkrył niebywałe łupy. W tamtej chwili nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. Kiedy zaczęliśmy liczyć, zdaliśmy sobie sprawę, że w warsztacie jest nie 200 czy 300 rzeźb, a ponad 1000. Około 800 lub 900 z brązu i 252 z gipsu. Choć byłem śledczym w tej dziedzinie od 35 lat i widziałem tysiące falsyfikatów, mieliśmy co świętować. To było jak Boże Narodzenie i Wielkanoc naraz.
Wyobraź sobie, otwierasz drzwi, a gdy zapala się światło, zaczynasz się rozglądać i widzisz same rzeźby Giacomettiego. Nie mogliśmy w to uwierzyć. Musieliśmy się szczypać, żeby sprawdzić, czy to się dzieje naprawdę. Zwłaszcza, że te rzeźby mogły się okazać autentyczne. Rok później rozpoczął się proces grupy znanej dziś jako gang Giacomettiego. Głównymi oskarżonymi byli dwaj niemieccy handlarze dziełami sztuki. Zarzucano im, że stanowili trzon zorganizowanej grupy przestępczej, fałszującej dzieła sztuki na masową skalę. Rzekomo zdołali wprowadzić na rynek 200 rzeźb za szacowaną sumę 8 milionów euro. Herbert Schulte, handlarz antykami z Moguncji, wyglądał na zrezygnowanego i nic nie mówił. Lothar Zenke, hrabia von Waldstein, odpierał zarzuty i twierdził, że rzeźby są autentyczne. Mówił nawet, że dostał je od brata artysty, Diego Giacomettiego. Na dowód adwokat okazał certyfikat autentyczności podpisany przez hrabiego i książkę napisaną przez Herberta Schultego. Podrobiwszy pracę sławnego rzeźbiarza czy malarza, nie można po prostu wystawić jej na sprzedaż, mówiąc: patrzcie, mam arcydzieło, o którym nikt nie słyszał od 100 lat. Trzeba wymyślić historię własności. Musi potwierdzać, że dzieło nie powstało wczoraj, lecz pochodzi z czasów artysty. Ludzie od podróbek rzeźb Giacomettiego musieli wymyślić historię własności i wpadli na genialny, ale też głupi pomysł z książką Zemsta Diega. Wszystko w niej zostało zmyślone. Opowiada o tym, że brat Giacomettiego, Diego, gdy artysta tworzył jakąś rzeźbę i kazał mu ją wyrzucić, brat tego nie robił, lecz ją zatrzymywał. Albo o tym, że kiedy Alberto mówił: zleć dwa odlewy, brat zlecał cztery. Diego miał stworzyć własny magazyn bez wiedzy brata, a kiedy ten zmarł, sprzedał je, puścił w świat, a dwaj oferujący je sprzedawcy, Lothar i ten drugi, twierdzili, że je odkupili. Tytuł książki Zemsta Diega brzmi jak tytuł komiksu. Wydali 300 egzemplarzy i pokazywali je, mówiąc: zastanawiacie się, skąd pochodzą te prace Giacomettiego? Tutaj o tym jest. Jego brat Diego podkradał rzeźby z zazdrości, a ja je dla was mam. I są prawdziwe. Ludzie zaglądali do książki, bo w książkach i w gazetach piszą przecież prawdę. Czytali tytuł Zemsta Diega. Intrygujące. A wszystko było fałszywe. I rzeźby, i książka. Ich sprzedawca nie był żadnym hrabią, tylko byłym kierowcą autobusu, czy kimś takim. Wszystko tu było podróbką. Historia Diego, wymyślona przez handlarzy falsyfikatami, została sprytnie oparta na faktach. Hrabia mógł poznać Diego, który żył jeszcze po śmierci sławnego brata w latach 80. i zachował jego paryską pracownię. Jako model i oddany asystent zawsze żył w cieniu brata. Dzielił codzienne życie z Albertem i jego żoną, Annette, na Montparnasse. Gdy Alberto zmagał się dzień i noc z dziełami, które miały dać mu sławę, Diego i Annette starali się chronić je przed gniewem i ciągłym niezadowoleniem artysty. Porzucał dzieła, wracał do nich i znów rzucał w kąt. Gdy Alberto Giacometti zmarł, nie spisawszy testamentu, zostawił po sobie chaos.
Anet przez 20 lat porządkowała spuściznę męża i zakładała podstawy fundacji. Dla fałszerzy ludzie tacy jak Giacometti są żyłą złota. Giacometti pracował nad wszystkimi swoimi rzeźbami, ale ich nie spisywał. Inne były wysyłane do odlewni. Korzystał z usług kilku. Czasem zamawiał 4 odlewy, a tam przygotowywano 6. W tamtym okresie nie istniał pełny katalog prac Giacomettiego. Istniały główne katalogi z wystaw w pewnych muzeach i te staraliśmy się pozyskać. Natomiast katalog z dokładną listą, stwierdzający jednoznacznie, że taka a taka figura z brązu ma 1,87 m, waży 105 kg, jest sygnowana w takiej a takiej części i została odlana w takiej a takiej odlewni, nie istniał. Posągi Giacomettiego zwykle trafiały na rynek sztuki jedna po drugiej. Więc gdy nagle za jakimiś drzwiami odkryliśmy 1000 nieznanych rzeźb, w oczywisty sposób przychodziła do głowy myśl, że to falsyfikaty. Zdrowy rozsądek podpowiadał, że właśnie patrzymy na imitację. Natomiast w sądzie musieliśmy dowieść, że każda sztuka została podrobiona. Nur vor Gericht müssen Sie halt jede einzelne Skulptur beweisen, dass es falsch ist. Und deswegen ocenienie wszystkich tych rzeźb przez ekspertów było ogromnie pracochłonne. Sehr, sehr großer Aufwand, diese Skulpturen einer Begutachtung zuzuführen. Ten las brązowych figur na podstawie z początku robił duże wrażenie. Zanim sprawdzono, czy praca jest autentyczna, czy nie, widok całego lasu ludzkich postaci wywierał duże wrażenie. Byli jak stalagmity, zastygli jak w Pompejach. To rzeczywiście przywodzi na myśl Pompeje i Herkulanum, ale tu nie zastygli w popiele, lecz w brązie. To gipsowa praca. Wygląda z tymi kobietami jak egipski grobowiec. I klatka schodowa. Nie mogli ujawnić się przed sąsiadami. Prawie zawsze na drzwiach była kłódka, ale nie chcieli też zwracać na siebie uwagi. Miało się wrażenie zstępowania do nekropolii i odkrywania tego wszystkiego, tyle że na zewnątrz nie otaczał nas piasek. Nie byliśmy w Dolinie Królów. Do zbadania miałem 100 lub 200 prac, ponieważ prokurator poprosił mnie o ocenę wszystkich ze znakiem odlewni Alexisa Rudiera. Niektóre były bardzo dobre, świetnie zrobione, ale nie przez Alberta Giacomettiego. Dlaczego? Zadano mi to pytanie, gdy zeznawałem jako świadek. Odpowiedź brzmi, zostały wykonane przez rzeźbiarza, który dokonywał przeróbek. Wszystkie te prace były przeróbkami, czyli pastiszami. Pastisz jest wzięciem dwóch prac i zmieszaniem ich stylów, by powstał trzeci. Oczywiście podświadomie patrzymy na te prace i myślimy, to Giacometti, ale później przyglądamy się bliżej stylowi. Trzeba być koneserem, żeby się na to nie nabrać. Wtedy zauważamy, że coś się nie zgadza. Charakter jest inny, są błędy i tak dalej. To nie to. Zauważyłem, że wśród podróbek są dwa typy odlewu. Powiedziałem, jedne są europejskie, ale nie francuskie, a drugie azjatyckie, chińskie albo tajlandzkie. W jednym z gipsowych odlewów znaleźliśmy też karteczkę. Zdołaliśmy ją wydobyć i przeczytać. Napis był po holendersku.
Stwierdziliśmy, może coś się dzieje w Holandii, albo ten człowiek stamtąd pochodzi. Zawiadomiliśmy władzę, odbył się proces, obaj zostali skazani, ale nikogo nie wydali. Wiedzieliśmy, że istnieją inne egzemplarze, ale nie wiedzieliśmy ile i gdzie. Nic nie powiedzieli, a my nie znaliśmy autora tych rzeźb. Sztukę kocham najbardziej na świecie. Tym zajmowałem się przez całe życie. Sztuką. Myślę o sztuce, lubię jeść sztukę. Kocham wszystko, w czym jest sztuka. To prawdziwa pasja. Od czasów imitacji Giacomettiego człowiek, który je wykonał, wycofał się całkowicie na wyspę Koh Samui w Tajlandii, którą zawsze kochał. Robert Driessen młodo odkrył swój talent kopisty, pracując z ojcem w Holandii w jego sklepie z antykami. Pozbawieni skrupułów handlarze zlecali mu reprodukcję pejzaży dla drobnych kolekcjonerów. Dziś były mistrz podróbek, porzucił nielegalną działalność, ale dla rozrywki maluje i rzeźbi w stylu ulubionych artystów. To moja pracownia. Biurko, sztaluga. Tu wykonuję wszystkie prace. Podziwiam tych ludzi. Naśladując ich, mogę poczuć się trochę jak oni. Jackson Pollock należy do moich ulubionych artystów, bo był niezwykle emocjonalny i nowoczesny jak na swoje czasy. To mi się podoba. Lubię ludzi, którzy są postępowi, robią coś nowego, czego ja nigdy nie umiałem. Na szczęście, czy niestety. Czasem żałuję, że nie byłem tak genialny, dlatego naśladuję. Dali, nie autorstwa Dalego, ale Roberta Driessena. Królowa, Lucien Freud. Banksy. Sprayowałem szablony na całej wyspie. Ludzie zamawiali je u mnie za butelkę wina. Liechtenstein, Hestel, Bonnard. To jest Jan Sluiters, też holenderski artysta. I oczywiście moje rzeźby, Giacometti. I rysunki. Rydwan. Nos. Portret Diega. Upadający mężczyzna. Figury z brązu. Idący mężczyzna. Mały. Anet. Mężczyzna wskazujący palcem pierwszy rzuca mi się w oczy. Tyle razy go robiłem. Musiałem robić więcej i więcej. Oczywiście idący mężczyzna, duży. Duży idący mężczyzna numer dwa, który jest bardzo popularny. Wszystkie mi się podobają, bardzo. To takie proste, a takie bezpośrednie. Był chyba 1995 rok, czy coś takiego. Postanowiłem stworzyć ogromną rzeźbę w stylu Giacomettiego, bo wtedy dużo o nim czytałem i dowiedziałem się, że nigdy nie rzeźbił bardzo dużych, bo miał małą pracownię. Pomyślałem, zrobię to dla niego. Wtedy zacząłem. Mój pierwszy Giacometti miał 3,5 metra. Kilka lat później odlałem go z brązu. Był bardzo ładny. Stojąca kobieta, duża, prawie 3,5-metrowa.
Naprawdę zastanawiałem się, kiedy skończyłem i miałem model, co by na to powiedział Giacometti. To tliło się w mojej głowie przez bardzo długi czas, szczególnie kiedy ją odlałem i pokryłem patyną. Bardzo mi się podobała. Myślę, że na pewno byłby z niej zadowolony. Poznałem Herberta Schultego, kiedy sprzedawałem dużą rzeźbę Ogień, Ogień. Nie miałem na takie klientów, ale skontaktowałem się z kimś, kto powiedział, znam właściwego człowieka. Przyprowadził Herberta Schultego, obejrzeli ją, byli zachwyceni, a ja pomyślałem, że dostanę za nią dobrą, choć może nie ogromną cenę. Później Schulte spytał, masz więcej prac Giacomettiego? Nie miałem, ale powiedziałem, tak, ale muszę sprawdzić gdzie. Napisz do mnie za kilka tygodni. I napisał, a ja w międzyczasie wykonałem około 10 mniejszych. Pokryłem je patyną i pomyślałem, są całkiem w porządku. Przyjechał i zdębiał. Spytał o cenę. Nie podał własnej. Zgodził się i powiedział, proszę, oto pieniądze. Później zamówił kolejne rzeźby z brązu. Nigdy nie spytał, czy to oryginał. Mówił tylko, to nie jest sygnatura Giacomettiego. A ja, tak jest napisane. Tylko o to pytał. To było jak ciuciu babka. Pewnego dnia powiedział, chcę założyć wielką galerię w Portugalii z hotelem, kasynem, muzyką na żywo i pokojami. Wielką galerię. Potrzebuję do tego 1500 prac Giacomettiego. O, nie miałem. I ucieszyłem się. To był okres po 2000 roku. Wszystko się załamało. Prawie nie miałem pracy. I wtedy przyszedł on i powiedział, chcę 1500 rzeźb Giacomettiego. A wiedziałem, że ma już 300. Przez lata robiłem to i prawie nic innego. Pierwszy idący mężczyzna zachwycał. Dobrze zarobiłem, 10 tysięcy guldenów. Spytał, dałbyś sobie radę z mężczyzną wskazującym palcem? Odpowiedziałem, mogę spróbować. Dlatego wyrzeźbiłem mężczyznę wskazującego palcem. A upadającego mężczyznę? Mogę spróbować. I spróbowałem. I las... Tyle ich było. I klatkę, i wszystko inne. Od tamtej pory zrobiłem naprawdę wszystko. Musiałem za każdym razem wykonywać serię z 8 czy 9 sztuk. Nie wiedziałem, jak w tamtym okresie zrobić 1500 rzeźb. I tak to zrobiłem. Był zachwycony, bo w ten sposób szybko zyskiwał znaczenie. Antykwariusz z Moguncji wykupił wszystko, co Robert Driessen wytworzył w Holandii. Spotykali się co weekend na autostradzie przy granicy, skąd prace jechały do Niemiec. Zamawiał rzeźby, ja je wykonywałem. W niedzielny poranek o 6 wsiadałem do samochodu i jechałem autostradą A3, przeważnie do rezerwatu Oliksenheide. Był tam duży postój. Wyładowywałem rzeźby.
Spotkania na autostradzie trwały nawet, gdy Robert Driessen założył pracownię w Tajlandii. Od 2005 roku co miesiąc wytwarzał rzeźby w Holandii przez 5 czy 6 dni i dostarczał je w weekend zachłannym handlarzom. Pracowałem. Koniec tygodnia, sobotę, przeznaczałem na patynowanie. Potem pakowałem wszystko do samochodu i znów w niedzielę rano jechałem na A3. Wracałem do Holandii, jechałem na lotnisko Schiphol i leciałem do Tajlandii. To się powtarzało co miesiąc. Od momentu, w którym zaczął wytwarzać dużą liczbę sztuk w bardzo krótkim czasie, jakość tych falsyfikatów znacznie spadła. Później tych rzeźb nie oferowano nawet najbardziej łatwowiernym klientom, a przechowywano je w piwnicznym składzie w Moguncji. Najwidoczniej wszyscy wraz z niemieckim gangiem zauważyli, że ich jakość już nie wystarcza, by wprowadzić je na rynek. Prace wykonane w takim pośpiechu tak odbiegały od dzieł Alberta Giacomettiego, że nie mogliśmy jednoznacznie orzec naruszenia jego artystycznych praw. Służby kryminalistyczne stuttgarskiej policji zachowały kilka rzeźb holenderskiego fałszerza nie tylko jako dowody, lecz także materiał szkoleniowy dla nowych członków brygady komendanta Schillera. Mamy tu dwie kopie, wysokiej stojącej kobiety i słynnego idącego mężczyzny. Ale ta figura nie jest dokładną kopią dzieła Giacomettiego. Została wytworzona w stylu artysty, niemal w identycznym kształcie. Proporcje są inne, ale musimy podkreślić, że to nie więcej niż adaptacja. W oryginale Giacomettiego idący mężczyzna już istnieje w kilku proporcjach. Nasi fałszerze dodali dwie lub trzy wielkości. 50 cm, 1,30 m, 2 metry i jedną nieco większą. Ta jest brzydka, słaba. Zwisają kawałki wosku, rozłazi się. To niemożliwe. Brak tu szczegółów pracy Alberta. Niebywałe w przypadku Driessena jest to, że zawsze widać jego odciski palców. Ma duże palce i kciuki, a odciski zastygły w materiale. Ta jest trochę lepsza, została poprawiona. Nie widać już palców. Używał noża i szpatułki, głównie noża. Głowa ma w sobie troszeczkę więcej życia i jest bardziej w stylu Alberta. Podpisy są urocze, wykonane bez wahania. Ciekawie jest przyjrzeć się tym przykładom z bliska, bo można zobaczyć liczne pęcherzyki. To znaczy, że praca nie jest na wysokim poziomie. Są na niej mikropęcherzyki wosku. Driessen jest kopistą. Nie ma w tej pracy wyczulenia na szczegóły. Dobrze kopiował, ponieważ wciągnął się w tę pracę i dobrze na niej zarabiał, ale nie jest twórcą. Nie włożył w nią serca i duszy. Nie cierpiał. Nie wyczuwa się kreatywności i cierpienia, jakie Alberto wkładał w swoją pracę. Reasumując, pracuję dla siebie. Staram się zrozumieć nieco lepiej to, co widzę.
Zawsze mam wrażenie czy przeczucie kruchości człowieka. Prawda? Tak jakby w każdej chwili kosztowało go niebywale wiele energii, by ustać na nogach w kolejnych momentach. Zawsze grozi mu upadek. Wytwórca z Holandii wyróżniał podpis. Stawiał poprzeczkę przez 2T w nazwisku Giacometti dużo powyżej. Wyraźnie odróżnia się od oryginału. To była jedna z jego cech. Sam później przyznał, że w ten sposób zostawiał własny podpis. Nam zrozumienie tego zabrało dużo czasu. W 2006 roku fałszerza jeszcze nie zidentyfikowano. Holenderski detektyw Arthur Brandt pragnął zdemaskować osobę, która zalewała europejski rynek fałszywymi rzeźbami. Dzięki informatorom odkrył, że także pochodzi z Holandii i zupełnie przypadkiem mieszka kilka kilometrów dalej. Driessen oczywiście był bardzo ostrożny, ale poznał mnie z nim Van Rijn, jego dawny klient. Powiedział, przyjeżdża przedstawiciel rosyjskiego kolekcjonera z wielkimi pieniędzmi. Postaraj się coś mu sprzedać. Tak zostałem przedstawiony. Driessen się zgodził. Pojechałem, przedstawiłem się, a Driessen cały czas zachowywał wielką ostrożność. Spytał, czego pan sobie życzy? Powiedziałem, pewien ważny rosyjski kolekcjoner poprosił mnie, żebym znalazł dzieła Giacomettiego czy Rodena, ale te dobre. Odpowiedział, w takim razie jest pan we właściwym miejscu. Powiedział też, jeśli dobrze pamiętam, że odziedziczył tę pracę po jego rodzinie. A ja oczywiście wiedziałem, że to ściema. On okłamywał mnie, a ja jego. Ale ja wiedziałem, że kłamie, a on nie wiedział, że ja kłamie. Zaczął pokazywać mi te rzeźby. Patrzyłem na nie i myślałem, gdyby były prawdziwe, to by było muzeum. Jednocześnie stojąc tam, wiedziałem, że wszyscy właśnie szukają tego człowieka, tego fałszerza. Nie znają jego narodowości, nie wiedzą, czy to mężczyzna, czy kobieta, nie wiedzą nic. Stałem tam i wiedziałem, muszę znaleźć sposób, żeby zrobić mu zdjęcie. Powiedział, jestem bogatym kolekcjonerem, więc może pan sfotografować rzeźby dla rosyjskiego klienta, ale z pewnością nie mnie. Robiłem zdjęcia i w pewnym momencie spojrzałem w okno pod kątem. Pomyślałem, że gdybym przesunął się o metr w lewo, zrobiłbym zdjęcie rzeźby i Driessena w odbiciu. Wtedy zrobiłem to, jak sądzę, słynne zdjęcie. Pierwsze zdjęcie nieznanego fałszerza. Po raz pierwszy miał twarz. Przesłałem je mailem niemieckiej policji, ale nie dostałem odpowiedzi. Powiązanie naszego dochodzenia z panem Driessenem odbyło się w bardzo prosty sposób. Poprzez szereg przelewów bankowych, na które natrafiliśmy. Pan Schulte regularnie przelewał po kilkaset tysięcy euro na konto w Tajlandii. Wiedzieliśmy, że paczki z biżuterią i zegarkami były przesyłane pocztą do Tajlandii. Zdobyliśmy też tajlandzki adres. Później w domach panów Schultego i Zenkego znaleźliśmy fotografię Roberta Driessena w Tajlandii w jego domku na plaży. Nasze podejrzenia były tak poważne, że uzyskaliśmy międzynarodowy nakaz aresztowania.
Ale nawet nam się nie śniło, że dotrzemy do pana Driessena tak szybko. Ostatecznie został schwytany, bo był zbyt pewny siebie. Jego aresztowanie przybrało nieco paradoksalny obrót. Nakaz nie miał mocy w Tajlandii. Driessen jednak chciał wrócić do kraju, by spędzić Boże Narodzenie z rodziną i spotkać się z żoną, która znów zamieszkała w Holandii. Myślał, że jeśli poleci bezpośrednio z Bangkoku do Amsterdamu bez międzylądowania w Niemczech, nic mu się nie stanie. Wiedział, że z Tajlandii nie można przeprowadzić ekstradycji na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. Ale Holandia należy do Europy, a tam nakaz obowiązuje. Gdy tylko przyleciał na lotnisko w Amsterdamie, został aresztowany. Jak na filmie. Trafił do aresztu tymczasowego i została przeprowadzona jego ekstradycja do Stuttgartu, do Niemiec. Dlatego proces ruszył tak prędko, żeby nie zwalniać go z aresztu. I dlatego zostałem wezwany tak nagle i tam pojechałem. Pojechałem do Monachium i badałem pracę Alberta Homme-qui-Marche, idący mężczyzna, o wysokości około 80 cm. Spytano mnie, co o niej sądzę. Obejrzałem ją i powiedziałem, nie jest autentyczna. Spójrzcie, zrobiono ją najwyżej w 2 lub 3 godziny. Te partie wykonano długimi ruchami, a Alberto był maniakiem szczegółu. Ciągle poprawiał swoje prace raz po raz. Ciął nożykiem szybkimi, krótkimi ruchami. Cały czas je powtarzał. Te są zbyt szerokie, wykonane zbyt szybko. Widać to tutaj. Są dwa takie miejsca w materiale, z którego wykonano figurę. To są odciski wielkich kciuków. Alberto takich nie miał. Skąd wiem, że to odciski kciuków? Wiem. Jeśli widać takie wgłębienia, poznaję, że zrobiono je kciukiem ku górze. Tak samo jest z drugiej strony. Pokazywałem te ruchy i wyjaśniałem, a oni mi podziękowali. Urzędnik sądu powiedział, prosimy eksperta o pozostanie, mamy niespodziankę. Powiedziałem, dobrze. Dwóch strażników wprowadziło mężczyznę. Dowiedziałem się, że to pan Driessen. Powiedział, wykonałem tę pracę. Od razu spojrzałem na jego kciuki. Musiał mieć około 1,90 m wzrostu, był wysoki i miał wielkie kciuki. Spojrzałem na adwokatów, powiedzieli, brawo. Podczas procesu sprawiał wrażenie, że w jakimś stopniu jest szczery, bo przyznał się do wszystkiego. Z drugiej jednak strony zrobił rzecz naganną, wytwarzając fałszywe rzeźby, mając wiedzę, że zostaną sprzedane jako autentyczne. Oczywiście nie była to już kwestia szczerości. To łagodziło mój odbiór jego osoby. W ciągu procesu sędziowie skupiali się na oszustwie biznesowym, nie zaś na samej falsyfikacji. Wymierzyli cięższe wyroki handlarzom niż holenderskiemu fałszerzowi. Schulte, mózg przedsięwzięcia, został skazany na 7 lat więzienia. Lothar Zenke, który przeprowadzał większość transakcji i podpisywał fałszywe certyfikaty, na 9. A Robert Driessen na 5, z których odsiedział w Stuttgarcie 2 i został zwolniony za dobre sprawowanie. Driessen podrobił te rzeźby, ale z drugiej strony nigdy by tego nie zrobił, gdyby nie zapotrzebowanie. Nie mówię, że jest niewinny. Oczywiście jest oszustem, ale część tak zwanego legalnego świata sztuki, w którym ludzie zachowują się w ten napuszony sposób, też miała w tym udział.
Znam nazwiska ważnych ludzi ze świata sztuki, którzy kupowali bezpośrednio od Driessena lub przez pośredników, wiedząc, że są to podróbki. Tak zorganizowany przekręt miał szansę funkcjonować, ponieważ ceny oryginalnych rzeźb Giacomettiego są bardzo wysokie. Ta grupa to wykorzystała. Niektórzy klienci kupowali rzeźby, które nie zostały oficjalnie uznane przez fundację. Mieli nadzieję, że pewnego dnia będą w stanie udowodnić, że prace, które nabyli, naprawdę pochodziły z kolekcji Diego Giacomettiego. Rynek sztuki, w tym nieoficjalny, także opiera się na spekulacjach. Można zarobić, posiadając rzeźby bez oficjalnych certyfikatów autentyczności, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia tzw. hrabiego imperium. Mając na poparcie świetną historię, może poświadczyć, że dane dzieła zostały wykonane przez Alberta Giacomettiego. Problem z rynkiem sztuki polega na tym, że napędza go pragnienie zysku i wzbogacenia się. Dotyczy to zarówno oszustów, jak i nabywców. Tak naprawdę wcale nie chodzi o sztukę, ale tylko o pieniądze. Z zewnątrz świat sztuki wygląda jak coś bajecznego i w pewnym stopniu taki jest. Ale kiedy zajrzeć za niektóre drzwi, jest tam woń, której nie ma się ochoty wąchać. Tak, skuwanie i szlifowanie sygnatur i pieczęci. Obcięli nogi kotu. To podróbki. Nic takiego. Nic takiego, a jednak... Stopiono je. Ten widok robi wrażenie. Wróciły tam, skąd się wzięły. Ta sztabka brązu symbolizuje to, co przeżyliśmy. Przyznaję, że technicznie jakość odlewu była bardzo dobra. Falsyfikat był udany. Co za historia. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Takie zdarzają się raz w życiu. Wiedział pan, że wielkie rzeźby idącego mężczyzny zostały pocięte kleszczami do metalu, podczas gdy na rynku sztuki oryginały sprzedano za 100 lub 150 milionów euro? Tutaj takie rzeźby zostały zniszczone z brutalną siłą i skończyły przetopione na takie sztabki. Muszę powiedzieć, że rozmiary i ilość tych prac zrobiły na mnie wrażenie. Z zawodowego punktu widzenia, dla mnie jako wytapiacza w odlewni, udział w tym był przywilejem. Wciąż mam gęsią skórkę, myśląc, co zniszczyliśmy. Ileż czasu i energii ta sprawa zabrała fałszerzom i policji. To nie jest zwykła historia. Obstaję przy tym. Nie mam wyboru. Wbrew sobie zastanawiam się, czy pod pretekstem pracy nie kryje się po prostu jakaś obsesja. Obsesja jak inne. Na przykład kopanie w ziemi bez żadnych efektów. Efekt jest niemal drugorzędny.
Miałem nadzieję, że zrozumiem to na tyle szybko, by zająć się czymś innym. Ale w rzeczywistości tylko porażka pomaga nam posuwać się naprzód. Innymi słowy, sukces czy porażka nie mają już znaczenia. Zawsze sądzimy, że rozumiemy trochę więcej. To sprawia, że robimy postępy. Jak koń, który biegnie za kostką cukru. Zawsze ma złudzenie postępu, ale to tylko szkice i próby. To nie służy niczemu więcej. Może wcale nie jestem rzeźbiarzem. Dwaj handlarze dziełami sztuki nie kontaktowali się już z Robertem Driessenem. Po wyjściu z więzienia Schulte wrócił do Portugalii, a hrabia von Waldstein zniknął. W spokojnym zakątku globu, z dala od zgiełku i manipulacji świata sztuki, były fałszerz wciąż naśladuje ulubionych malarzy, lecz dla przyjemności. Obrazy podpisuje własnym nazwiskiem.